każdy pieszy, który porusza się poza terenem zabudowanym, musi być oznakowany poprzez jakiś element odblaskowy, który jest nałożony na ubranie, bądź też jest częścią ubioru. Można również mieć ze sobą jakiś element świecący w postaci latarki. Kierowca, który jedzie w terenie zabudowanym, gdzie nie jest oświetlone pobocze drogi, takiego pieszego, który nie jest oznakowany, widzi dopiero z odległości 40 do 60 metrów przy prędkości 90 km na godzinę. Tutaj w tym przypadku zobaczenie pieszego w takiej odległości powoduje, że kierowca niestety ma bardzo krótki czas na reakcję. Jest to dosłownie 2-3 sekundy, aby bezpiecznie go ominąć. Dlatego też dbajmy o swoje bezpieczeństwo i nośmy odblaski poza terenem zabudowanym w miejscach, które nie są oświetlone. W takim przypadku ta widoczność zwiększa się wielokrotnie. Tutaj mówimy 40-60 metrów, a kiedy mamy taki odblask, to jest już 150 metrów, także to jest dużo czasu do tego, aby odpowiednio wykonać manewr ominięcia. Także zwiększamy swoją szansę bezpiecznego ominięcia się z pojazdem aż kilkukrotnie. My przeznaczamy bardzo duże ilości związane, bardzo duże ilości pieniążków związane z zakupem dla uczestników ruchu drogowego różnego rodzaju elementów odblaskowych. Są to opaski, zawieszki, kamizelki odblaskowe. Przy różnego rodzaju akcjach, które organizuje WORD, rozdajemy to za darmo. Przeprowadzamy wspólnie z policją akcje związane z tym, aby szczególnie dzieci zarażać tą modą na odblaski, tak żeby one już wchodząc w dorosłe życie wiedziały, że to jest nieodzowny element ubioru na drogach, jeżeli poruszamy się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.